Wszystkim z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown. I dzisiaj, słuchajcie, mamy Squid Game Up i mamy trzeci poziom, chyba trzeci albo czwarty, nie pamiętam szczerze. I mamy tutaj szyby, co nie? Nie wiem, czy oni będą szli, halo ziomeczki, czy wy będziecie szli? Dobrze, ja pójdę pierwszy. Umarłem. Czemu to wybucha? Czemu to wybuchło? Tu wszyscy się wywalili, nawet tamten gość się wywalił. Ale czemu mamy 2 minuty? Przecież to jest chore. Aha, super. Okej, spadłem jeszcze, dobrze. Dobrze, mamy chyba 13 żyć, żeby to przejść, słuchajcie. Okej, to nie jest łatwe, to jest serio ciężkie, okej, 10 graczy zostało. Mamy 50 sekund. To robi się coraz gorsze. Mamy 40 sekund. Okej, 30 sekund, jest dobrze. Teraz tutaj. Nie tutaj. 8 graczy zostało, a tak mało czasu. Co to ma być? Szybko, prosto, prosto, w lewo. Gdzie teraz niby? Czemu tu nic nie... Aha, aha, 2 szyby pękły. Super, super. Czemu niby 2 szyby pękły? No i przegrałem. Dobrze, wiecie co, zróbmy coś takiego w ten sposób. Okej, proszę bardzo. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, które szkło się bije, które nie. Nawet ciebie wykorzystam. Ja mogę nimi nawet rzucać. Tak powinno być? Czy oni mi zepsuli właśnie szkło? Tylko tu czasem od tego wybuchu wybuchają 2 szkła, co nie? I to jest problem. I teraz ja nie mogę sobie tutaj doskoczyć, bo te szkło postanowiło wybuchnąć i rozwalić te przy okazji. Dobrze, jeżeli skoczę teraz na 2 dobre, nawet 3 dobre, to zostawiacie subika i lajka, okej? Patrzcie, okej? Patrzcie. Dobra. Teraz prosto. Teraz w prawo. Okej, prosto. A patrzcie, nawet jeszcze dodatkowe 2 zrobię, nie? Hop. Hop, no proszę bardzo. Subik, like i jesteśmy kwita. Ja po prostu teraz czuję, że to przejdę dosłownie na jednym życiu. W życiu. Jeszcze spadłem 2 razy. Dobra, zostało ostatnie 2. Dobra, prosto, prosto. No dlaczego ostatnie 2? Czemu wy musicie być useless? Co wy w ogóle tu robicie? Czemu stoicie i się patrzycie? Przepraszam. Na te wszystkie szkła. Zamiast sprawdzić, które wybucha, a które nie. Z tymi to też tragedia jest. Tylko oni są nieśmiertelni. A co jak zrobię coś takiego? To meteoryty tu przylecą? Jakby to powiedzieć, ten cyrk jest niezniszczalny. Znaczy namiot. Ale przynajmniej teraz nie wyglądają jak oni. A co się stanie, jak dojdę na koniec? Bo jest to ciężkie, naprawdę ciężkie. A, gratulacje. Super, to wszystko? Gdzie moja nagroda? Oni są tacy bezużyteczni, naprawdę. Ale mamy, słuchajcie, zombie, tylko że inaczej nieco zrobione. Weźmy sobie, nie wiem, dużą populację. I proszę bardzo, mamy tutaj masę... Jezu, ile tu jest ludzi? Czy oni są zombiakami? Nie, oni nie są zombiakami. To gdzie są? Czy zombiaki są tutaj? Halo? Halo, zombiaki? Oni są tutaj! Przecież to wystarczy, słuchajcie, podpalić w jakiś sposób i nie będzie, słuchajcie, żadnego problemu. No, także... Koniec infekcji, nawet fabuła się nie rozpoczęła. I tak powinny się kończyć wszystkie filmy. A nie, że przez przypadek ktoś sobie postanowi zaglądnąć do tej ciężarówki, tylko otworzyć tego nie mogę. Albo weźmie laserem znikąd, otworzy sobie tu przejście, tylko oni są głupi i próbują nadal tędy wyjść. Ale udaje im się to powoli. Dobrze, mamy physic guna, proszę bardzo. Otwórzmy im to całkowicie. Jezu, jak zaatakowali tego człowieka. I zobaczcie, jeżeli on się zmieni na białego, to po prostu zmienia się na zombiaka. Czemu ty, ziomeczku, nie uciekasz? Uciekaj, uciekaj, bo cię zjedzą. Nie no, super. No co ty robisz? To nie są twoi już koledzy. Zrezygnuj z nich. Ile ich tu jest? Czy możemy się ich pozbyć chociaż ciężarówką? Czy ciężarówka na nich zadziała? Jak ich rozjadę na przykład? To by było genialne. Okej, proszę bardzo. Przyspieszamy sobie do przodu. Prosto w ścianę. I zobaczmy, czy im coś się stało. Nic im się nie stało. Jakim cudem to odpadło?
Przepraszam bardzo, czemu to odpadło od ciężarówki, to po pierwsze? I czemu zombiaki, którymi wjechałem w ścianę ciężarówką, przeżyły? Czemu ten laser jest taki mocny? Ja chciałem sobie przebić delikatnie przez ścianę. No i proszę bardzo. No, teoretycznie się przebiłem przez ścianę. Czy można się ich pozbyć chociaż jakkolwiek takim samochodem, autobusem czy czymkolwiek? Czy oni nadal tu żyją? Czekajcie, bo ludzie byli w tym autobusie, a autobus się pali. No cóż. Ja nie wiedziałem, że tu ludzie są w tym autobusie, przepraszam. Pana mogę wyjąć, a nie, bo pan jest zarażony, to wracaj do środka z powrotem. O nie, meteoryt puścił! No, to teraz ludzie na pewno nie żyją. I tutaj idzie sobie randomowo zombie, jak się nie poddaje. Ale mamy, słuchajcie, coś takiego jak editor move tool, co nie? Czyli to jest coś takiego jak w Bimenji, możemy czymś poruszać jak chcemy. To po prostu stoi w miejscu, dopóki tego nie puszczę, więc to jest genialne. I mogę sobie na przykład wziąć takiego zombiaka tutaj, złapać go za głowę. O, już w sumie nie żyje, ale mogę złapać go za głowę, walnąć mega wysoko i po prostu zrobić z niego tragedię. Jezu, to wszyscy to zombiaki są! Czemu wy jesteście tacy wytrzymali? Co jest? Jakbym pistoletem w was strzelał, to chyba umrzecie. Okej. Okej. Zombiaki nie są wytrzymałe. Znaczy, no nie licząc tego, że samochód na nich praktycznie nie działa. No dobra, może w ten sposób działa. W ten sposób to jest genialna broń! A jakbym tak pięścią zaatakował? Okej, zniknął. Ale weźmy prawdziwy poziom, bo tu jest jeszcze apokalipsa, to mnie zastanawia. Ale weźmy, zobaczmy, co tutaj będzie, bo teraz powinno być mega, ale to mega dużo ludzi. I proszę bardzo, możemy nasze zombiaczki wyciągnąć stąd w ten oto sposób. Nie wiem, czemu większość z nich nie żyje nagle, ale logika tych ludzi to jest naprawdę przecudowna. Tu sobie jest zwykły chłopak, tu idzie masa zombie, oni nie, oni idą. Jeszcze się podpalili od tego kościa. Co wy robicie? Zginiecie wszyscy. No i pa, apokalipsie. Nawet tak tutaj podpalili, co tu się stało niby? A ci, którzy mieli ich pilnować, to sobie chodzą dumni z siebie, nie? Ziomeczki, wasza ciężarówka jest na dachu jakimś cudem, a wy sobie chodzicie tutaj wokół, po prostu maszerują, no... Przestań. Ci ludzie też są genialni, nie? Nic się nie stało, tam się całe miasto pali, tu ludzie zginęli, a oni sobie na spacerek idą wokół miasta. To jest apokalipsa, tak? Ile tu jest zombiaków? Przecież, ziomeczki, jeżeli wy jesteście wszyscy razem, to tak naprawdę wystarczyłoby puścić sobie jedną rakietkę. Ta rakietka powoduje ogień. Ogień powoduje waszą śmierć. I nawet nie muszę się ruszać z miejsca. Jezu, ile dymu! Czemu oni podskakują tak wysoko? Co jest? Czemu im ciała wyrzuca na górę? No i słuchajcie, nie ma apokalipsy. Nawet ciężarówkę podpa... Czy on nie bije? Jakim cudem ten zombie żyje? Ej, wytłumaczcie mi, co tu się stało? Ziomeczku, nie masz tułowia. Nie masz tułowia, przestań. Jeszcze tutaj nawet kawałki ciała do mnie idą, co jest? Ej, to jest przerażające. Tego się trzeba pozbyć jak najszybciej, bo to jest istna tragedia. Dobra, nie podoba mi się, że to nadal za mną idzie. Musimy się tego pozbyć w ten sposób, proszę bardzo. Będzie to bardziej rozsądny sposób. One nadal do mnie idą, to mnie przeraża. Przestańcie! Co jest z tym nie tak? Czemu to nadal próbuje do mnie dotrzeć? To jest nieśmiertelne, tego się rozwalić nie da. Nie wiem, użyję tego lasera, proszę bardzo. I to nadal idzie, nie? Weźmy ciężarówkę, zróbmy w ten sposób. I uwaga! Nadal idzie! Nie wiem, do ognia to po prostu włożę. Mamy też, słuchajcie, mapę, która składa się z pustyni, wody, nie wiem czemu. Można powiedzieć, że tutaj rzeka płynie przez pustynię. Tutaj mamy łódź, która ma bardzo długą rzekę odtąd dotąd. I tutaj jest zagroda od razu. Ale to jest, słuchajcie, teren, przez który można przejechać samochodami. Ile tu jest tych samochodów? Po co w ogóle ktoś dodał do tej mapy, nie wiem, jakieś
100 samochodów, może no gdzieś tyle, 100 samochodów, kto policzy, ten jest kozakiem w komentarzach. Ale no zobaczcie, mamy tu długą pustynię, przez którą trzeba przejechać i wątpię, żeby ktoś każdy samochód z tych testował. Jeżeli tak, to podziwiam chęci, ale weźmy sobie taki najbardziej rozsądny, czyli proszę bardzo, ten. I on jest szybki w sumie, więc powinien sobie dać radę. Zderzak nam jest niepotrzebny. Możemy tędy przejechać. Ale fajnie, teraz się zapada ten samochód. Tak zawsze było, zobaczcie. Tak jakby tam błoto było pod tym. Mega fajnie to jest zrobione. Nawet czuję się jak w jakimś The Long Drive'ie. Nie, 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 musimy coś innego zrobić. Wykorzystam te samochody. Bo tak jakby, słuchajcie, po co testować jeden samochód, jak można przetestować wszystkie. Znaczy, no nie wszystkie, bo jeszcze jest ich milion, ale ciężej zrobić dłuższy pociąg, trzeba by było zrobić tutaj Snake'a takiego typowego. Ale proszę bardzo, mamy tutaj wywrotkę z przodu, możemy jechać do przodu. Prawie. Okej, udaje się, jedziemy do przodu. Okej, to działa jakimś cudem. Tak się zwiedza tereny, słuchajcie. Ten sposób, dokładnie ten sposób. Mam nadzieję, że te samochody się utrzymają. W ogóle wszystkie... Wszystkie dobrze jadą. Ej, bardzo dobrze nam idzie, tylko wywaliła nam się wywrotka trochę i połowa wywrotki umarła. A przed nami jest góra, więc to może być problem, ale nie poddajemy się. Dobra, to może być większy problem niż myślałem. Dodamy jej troszkę mocy, żeby można było nią pojechać do przodu, To przynajmniej jeden samochód ze sobą zabraliśmy. Ale mamy, słuchajcie, teraz UFO tutaj. Ja już kiedyś coś tego typu robiłem. Tylko, że to UFO zabijało nas po chwili dosłownie. Tego UFO się raczej chyba nie da pozbyć. Zresztą możemy sobie sprawdzić, czy one... Padło po strzale? Nie. Ale chodzi mi o to, że nie można tym UFO zbytnio ruszać, co nie? Nawet tym Physic Gunem można je najwyżej zamrozić. A na przykład tym, to nie dość, że się zamraża, możemy to teraz ruszyć gdzie chcemy, czyli na przykład włożyć w budynek i to odmrozić i wtedy te UFO... Halo? UFO? Czemu już nie strzelasz? Widzowie, zepsułem. Ale mamy, słuchajcie, jeszcze jedną mapę. Ktoś postanowił zrobić metalowych ludzi. Właśnie się wywalili przez przypadek. Czemu oni mają w środku normalnie narządy? Ale oni są, słuchajcie, znacznie wytrzymalsi. Na przykład tutaj to nie przebije jego głowy na 100%. Można to pewnie wyciągnąć sobie na luzie. Jakoś tutaj to odłożyć, tylko nie wiem jak to... Oj, przepraszam. Dobrze, odłożę to w ten sposób po prostu. Proszę bardzo. I słuchajcie, cyborg jest cały. No ale głowa jest cała. Przynajmniej tyle. Ale mamy tutaj jeszcze coś ciekawego, ponieważ mamy też właśnie tutaj zwykłych ludzi, nawet taki malutki jest. I możemy je, słuchajcie, sobie jakoś porównać. Czyli na przykład zrobię w ten sposób. No, cyborg wygrał. Ej, czy serio one będą takie mocne, te cyborgi? W sensie, no wiem, że one są z metalu zrobione, ale... Im się nic nie dzieje od człowieka, dopiero jak spadają same na siebie. Dobrze, porównajmy człowieka i cyborga i zobaczmy, kto będzie silniejszy. Okej, cyborgowi coś się stało, ale człowiek... No... Gorzej się ma. Dobrze, zróbmy bossa. Po prostu finalny boss. Zobaczmy, czy największy człowiek da radę wygrać z cyborgiem. Cyborg w sumie jest całkowicie rozwalony. Człowiek... No człowiek... Też. Ale i tak może skrzywdzić dużo tutaj cyborgów tych, bo jakbym wziął nawet jego głowę stąd i walnął prosto w te cyborgi, to im się dzieje serio koszmarna krzywda. Dobrze, ale w sumie to już wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.